Siedzimy tu już tydzień, nie mogę nic znaleźć, żadnych zero odczytów. Wysłałem Gustawa i Zeusa na patrol, żeby cokolwiek znaleźli, ale do tej pory nie przybyli. Nawet na tym nie odpowiedział na moje wezwanie. Jeszcze tutaj siedzę sam, dziewczyny. Tak, siedzisz sam. Cześć. Czemu wy tu tak stoicie? Robotę? Misaki, gdzie jest twoja przyjaciółka? Gdzie jest Rosaria? Poszła przecież. Jak to poszła? Była tu 15 minut temu. Co już się tak za nią stęskniłaś? Nie o to chodzi. Okej. Nie wiem, Witma, masz jakieś plany, jak znaleźć następną kulę? Chłopie, nie mam pojęcia, co ja jeszcze przeziębiła, więc... O, super. No, jeszcze nas teraz ty będziesz chora. Zero odczytów. Natek nie odpowiada na wezwania. W sumie z jednej strony to dobrze, bo... Chociaż Misaki jest w miarę bezpieczna, z drugiej strony by nam się przydał. Aż tu siedzimy tydzień. Do niego to całą tą zwierzynę wybijemy. Całodobowy sklep monopolowy. Gustaw! Tak? I co, znalazłeś coś? Nie. Co? Co? Ale o co chodzi? Boże święty, no przecież wysłałem ciebie i Zeusa, żebyście poszukali gdzieś smoczej kuli. A ja myślałem, że na wakacje mam jechać. O Jezu Chryste, to tak my to znajdziemy za 7 lat! Nie, co ty gadasz? Radar nie działa! Nie wyszukuje nic! Kompletnie! Naprawdę? Nic, zero, nul! Kurde. Mamy tylko jedną. O, ale jest plus. Zeus gdzieś poszedł. Wow, no poszedł szukać dalej! No, a ja wróciłem z tropikalnych miejsc! A tak naprawdę to nie wiem, to gdzieś se poszedłem po pustyni i tam. I mi się odbudziło. A jakieś plany, gdzie mogą być, to, gdzie może być ta kula, może... Może coś Mosza? Ten twój ten jakiś wyemigowany staruszek coś ci powiedział. Mój staruszek? Panie dziadu! Nie ma go. Nie, bo dziad mi powiedział. I to jest też bardzo ważna informacja. No. Że są dobrzy i źli. Aha. Że są tacy, którzy nas na pstryknięcie mogą zniszczyć. I są tacy... Tacy, którzy po prostu są głupi. Co, tacy jak ten duch? Tak, ale ja go pokonałem moją mocą umysłu. Zrobiłem... Albo dobra, nie robię, bo zaraz wy jeszcze poznikacie. Nie chcę. Oj, nie chcę. Może gdzie ta Rosaria? Nie mogę wyczuć jej energii. To dobrze, że jej nie ma, bo to wróżki kradną zęby. A zęby są potrzebne do jedzenia. Powiem ci wprost, Mati. One kradną zęby, dusze, wszystko co się da, one zjadają w całości. Ja nie wiem, jak tak można. Możesz mi dziecka nie straszyć? Przepraszam. Jak Misaki chce, może mogę z nią pójść ją poszukać. No to nie wiem, Misaki chcesz z Witmą poszukać jej? Być może. Tak, albo nie. Tak. No, krótka piłka, tak czy nie? Tak! No dobra, to jedymy, ho. No to idźcie ją poszukać. Gdzie ten Zeus? No ileż można na niego czekać? No gdy Gustaw, co ty wypatrujesz? Ja patrzę w słońce. Bo słońce to jest gwiazda. A gwiazdy prowadzą do jakiegoś celu. Ale wiesz, że to oznacza, tak? No, ja pochodzę z gwiazd de facto. Naprawdę? Misaki też. Dobra, idziemy do gwiazd, tam jest smocza kula. Nie. Nie? Jedynie gdzie są jeszcze smocze kule, to taka planeta nazywa się Namek. O! Zamek! Nie zamek, tylko Namek. Namek. Damek? Namek. Amanek. Namek.
Co to jest? Namek, taka planeta, jest troszeczkę inna od tej, jest tam, aha, żyją tam, o, cześć Zeus, opowiadam o Namek. Żyją tam takie zielonoskórne człowieczki, które stworzyły smocze kule. I są... Znam! Jednego. Jak to znasz? No taki typ, poznałem go kiedyś, jak byłem na wakacjach. No bo tu jest jeden zielonoskóry i to go poznałeś wtedy na wieży Korin. Wiem, on mi dał tą chmurkę. No tak. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi teraz. Zeus, gdzie ty? No na drzewie jestem, o co chodzi. Uspokój się. Czemu się zamieniłeś? Jesteś małpą, jesteś wilkiem. W ogóle coś znalazłeś? No nic nie znalazłem. O, super. Zero czytów, nic nie znaleźliśmy. Siedzimy tu tydzień. Daj mi smoczy radar. No proszę bardzo. Daj mi go. Ja muszę zobaczyć. Myślisz, Zeus, że gdzieś może być niedaleko? Coś mam jakieś dziwne, głupie przeczucie. Widzimy tutaj cały tydzień. Ja z Gucią szukamy wszędzie, każdy zakamarek. Wypraszam, mam, sobie, rozdzieliliśmy się, ja poszedłem w wakacje, ty szukałeś. Ja szukałem. Ty szukałeś. Nie ma tutaj żadnego czytu. To pytanie mam. Chyba mieliśmy błąd. Gdzie jest północ? Czekaj, tam jest zachód, tam jest wschód, zachód, północ, tam. Leciutki odczyt na północ. Okej. No. Czekaj, czemu dopiero teraz my to mamy? No właśnie. Czemu? Bo wy nie umiecie z tego korzystać najwidoczniej. Daj mi to. Co daj mi to? Nie dam ci. Daj, na chwilę, jeszcze na chwilę. No na proszę. Chwilę to daj. Daj mi radar. Boże. Nie, bo patrz, bo to polega na tym, no, że jak patrzysz na ten, na radar, co nie? No. Jeżeli go używasz, odczyty działają jak radar soniczny, co nie? Taki radar, co używa się w statkach podwodnych. Nie? A, on nie wie, co to statki podwodne. To polega na tym, że są takie małe drgania. Jeżeli są minimalne drgania, no, gdzie tu są prawie niewidoczne drgania, no, dzięki czemu używam swojej tak jakby supermocy, czyli wzroku orła, widzę te drgania, widzę, co się dzieje. Nadchodzi koniec świata. Dobra, spoko, lecimy. Nie bijesz! Ej, ale czekaj, bo dziewczyn nie ma. No właśnie. No to Windma się nimi zaopiekuje. No ta Windma się nimi zaopiekuje. A jak nas znajdą? Dodamy im notkę, że w zachodzie jakaś informacja i my tam prosiliśmy sprawdzić. Na północ. Na północy! Na północ. Sorry, pomogę. Boże, Boże, ile można ją szukać? Gdzie one poszli? Albo my razem pójdziemy i Gusia zostanie. No czekaj, może... Albo to ja pójdę z Matim i ty zostanie. Czekaj, może boost energii da i jakąś lokalizację, gdzie my jesteśmy, czekajcie. Nic, zero. Naprawdę? No nic, nie... Nie wyczułem żadnej energii, tylko coś takiego mieszanego. Stary dziadku, przyprowadź je! Jaki to stary dziadek? Wiesz co, Mati, lepiej spadajmy sobie, jeżeli mamy jakieś informacje. Musimy to szybko to sprawdzić. Ej! Co jest, Misaki? No, mów! Co się stało? Gdzie jest Witma? Ona, tam był ten koleś. Jaki? I zabrał ją. Co? Spokojnie, Misaki, spokojnie. Pomalutku. Mów, co się stało? Gdzie jest Witma i gdzie jest Rosaria? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No ale zaraz, coś... Kto tam był? W zbroi. On... Czy on nas... To chyba on. I chyba to już jego odczyty. Gustaw, zostań z nią tutaj, okej? Okay? Dobrze. Zaraz, gdzie to było? Poszłyśmy w tamtą stronę. W tamtą stronę? Dobra. Boże święty, teraz szukaj czegokolwiek tutaj. Zero odczytów. Co się stuje? Tak, Zeus, nadążasz? Nadążasz, dobra. Nadążam jakoś. Teraz gdzie to...
Tam jest! Co tu się stało? Czemu tu jest taka wielka dziura? Czemu jest tutaj taka ogromna dziura? Ej, ty! Ja? Mów, gdzie są obie? Gdzie jest Windman, gdzie jest Rosaria? Nie powiem wam. Mów natychmiast! Nie. Mów! Nie. Mów, gdzie one są! Jeżeli nie oddacie mi słodkiej kuli przez 72 godziny, zabijemy i Windman, i tą całą Rosarię. Za co? A czy 72 godziny, albo wasze przyjaciółki zostały zamordowane? Zaraz, ty nie jesteś tu sam! Windman? Zaraz! Będzie ona została porwana, nie pamiętasz? O-o. Zeus? Coś tu jest nie tak. Coś jest tu nie tak. Zaraz, nie mów, że ona jest znów kontrolowana przez... 72 godziny, rozumiesz, Sajanie? A Misaki będzie następna w kolejce. Nie pozwolę ci tknąć mojej córki! Prawda? Próbowałeś. Jezu, co? To jest znów ten gaz! Chcecie walczyć? Jesteście żałość. Masz 72 godziny, rozumiesz? A jaką mam pewność, że one będą całe i że Witma nie będzie kontrolowana znów? Nie masz pewności, ale w innym przypadku zginą. Gdzie mam się z tobą spotkać za te 72 godziny? Pamiętasz tamtą arenę, gdzie mieliśmy walczyć? No kojarzę. No, tam przyjść. Zeus, lecimy stąd, lecimy po Gustawa i Misaki. Jeszcze cię dorwę! Może kiedyś ci się w końcu uda. Do zobaczenia. Mamy przechlapane. Gustaw! Co? Gdzie? O Jezus! Co się dzieje? Jak się czuję? Taki? No. Chyba wszystko w porządku, miejmy nadzieję przynajmniej. Mamy przechlapane. Naprawdę? Co się znowu dzieje? No pojawił się twój... Witman. Tak? I... jakby to powiedzieć, Witma jest znów kontrolowana. Tak? I pojawił się twój... Nie wiem, nie widzieliśmy jej. Aha. Okej. Misaki, wszystko ale... okej? Tak. Misaki, spójrz na mnie. Obiecuję ci, że uwolnię twoją przyjaciółkę całą i zdrową. To moja wina. Jak? Nie, to nie jest twoja wina. Ty nie jesteś jeszcze wyszkolona, tak? Przepraszam za tamto wtedy, bo się pomyliłam i nazwałam ciebie słabym ojcem, a ty i tak się starasz. Na spokojnie, Misaki. Wszystko będzie w porządku. Gdy będzie tylko chwila, będę mógł się dalej trenować, tak? Mhm. A teraz my stąd uciekajmy. Co ty Zeus robisz? Prawda, czy mój plan wypala? Jaki plan? Ty to zdepyj się skontaktuj z Natkiem, a nie! A myślisz, że to ja też robię? Mam na niego sposób. Jaki znów? Ale może polećmy z powrotem po Natka, co ty na to? Spoko. Masz... Moi drodzy, kiedy będziemy na miejscu. Lećcie, pewnie dogonię was, muszę jedną rzecz zrobić. No. Napiszę list do... osoby, która może nam pomóc.
Do kogo? Do mojego brata. Okej, okay. Masz brata? Od kiedy ty masz brata? Dobra, znaczy, nieważne, dobra. To nie jest taki brat, jak myślicie, dobra. To jest taki... Dobra, wiecie. dobra, nie wchodźmy w to, lećmy stąd, Zeus Misaki za mną. Cześć. Musimy to znaleźć, jak najszybciej skończyć z tym blaszakiem. Ale musimy spotkać się jeszcze z Natkiem. On to jest pomoże. Najważniejsze, Zeus. Szybko trzeba znaleźć Natka.